Dzień dobry. Dzisiaj znajdujemy się w gospodarstwie pana Edwarda Świdzińskiego. Edward, jak początek sezonu? Dzień dobry. Początek ciężki, stresujący, ale myślę, że będzie satysfakcjonujący może za to finansowo, bo jednak mrozy, które nas spotkały, spowodowały, że plon będzie dużo mniejszy, w niektórych odmianach mniej, w niektórych więcej. Ci, co mieli wodę w sadzie nadkoronowe, wygrali, bo tam akurat jest bardzo dobrze, chyba u każdego. Nie widziałem, żeby komuś się nie powiodła ta ochrona. No, czy jest dobrze? Nie wiem, no widać. Dla jednego a dużo, powiedz... dla drugiego mało. Co, parcha nie ma, na szczęście. Zwójki są jak wszędzie. Żyjemy. Czyli ochrona w tym roku w miarę prosta. Prosta ochrona przeciwgrzybowa, bo nie mieliśmy za wiele infekcji, ale to się okaże, bo jak nie ma infekcji, to znaczy, że gdzieś na pewno wyjdzie w czasie. Wyjdzie coś wcześniej czy później wyjdzie, bo coś olaliśmy. Zawsze weekend majowy mieliśmy na ciągnikach, w tym roku nie, bo no nie, bo kwitnie nie było trochę wcześniejsze, więc no ale mieliśmy tam zabiegi stymulacyjne. Mówię, tutaj u mnie robiłem każdą możliwą biostymulację, jaka była. Powiedz ale... mi, wykonujesz zabiegi co każdy rząd, co drugi czy co trzeci? Więc namówił mnie tu kolega z GoTracka na to pryskanie co trzeci rząd. Taki z bardziej z prozaicznej sprawy chodziło o wyłamywanie wałka do opryskiwacza. No, owszem, fajnie, ciężko było się wdrożyć, no bo jak zawsze robisz, jak małpa robisz co drugi rządek, nagle idziesz co trzeci, więc nagle mówisz, o tu nie opryskałem, tam nie opryskałem, więc początki były ciężkie. Tłumaczysz komuś, że jeździ co trzeci, mówi o pracowniku takim, ten, on nie jest w stanie tego zrozumieć i taki robić co trzeci, gdzie zaczyna dalej robić co drugi, więc tutaj nie wchodzi w rachubę. To pytanie, a jak twój najnowszy pracownik, którego użytkujesz od początku sezonu? Jestem bardzo zadowolony z tego pracownika niedarmowego. Ale jestem bardzo zadowolony. Najchętniej bym kupił jeszcze drugiego, ale niestety, no nie wiem, czy tych jabłek starczy. Chodzi o ciągnik Kubota z autonomicznym systemem tak. GoTrack. To jest bardzo, bardzo fajne urządzenie. Jestem na razie bardzo cały czas najarany, cały czas się uczę, próbuję i widzę potencjał i uważam, że to są dobrze wydane pieniądze. Co w tej chwili masz ten ciągnik, jeżeli chodzi o autonomię, co u ciebie robi? Tylko pryskanie, czy w tej tylko chwili... Tylko pryskanie. Powiedział mi Marcin Lis, że na początek będzie tylko pryskanie, ale że później to wdrożę. Ja myślę, że nie będzie tego, bo ja jednak lubię być w tym sadzie i widzieć, co się dzieje, bo automat to tylko... Nie zdaje relacji. Nie zdaje relacji, a kamery jeszcze za słabe są, żeby oglądać, co jest ten. Więc jeszcze myślę, że to jeszcze nie teraz. A jakbyś mógł tak obrazowo powiedzieć, ile praca z autonomią usprawniła życie w twoim gospodarstwie? No to jeszcze nie bardzo, bo na razie to cały czas są próby i się jeszcze boję. Tak generalnie polegać całkiem na tej autonomii, ale myślę, że w przyszłym sezonie 50% oprysków przejmie autonomia, bo widzę w tym potencjał, widzę możliwości, ale na początku no, ja troszkę miałem inne wyobrażenie, że to po prostu zrobi wszystko, ale nie, no to jesteśmy zależni od pogody, od tego zachmurzenia, od dostępności sygnału tego RTK, czyli poprawek, no bo on ma jechać tak jak on w rządku jedzie, to jedzie, bo on widzi, ma radar, ma prowadzenie się w rzędzie, jak te inne głupie urządzenia, czyli te automaty zwykłe, mówię, a ten, i on sobie się poprowadzi, a no, wjechać w ten rządek to jest już wyzwanie, ale mówię, to jest bardzo dobrze dopracowane. Jak twoje przemyślenie odnośnie skrzyni biegów hydrostatycznej podczas użytkowania bez autonomii? Bo rozmawiamy zawsze, że hydrostat jest najfajniejszy do autonomii, a w momencie, kiedy użytkujemy go bez tej autonomii, robimy te rzeczy po prostu siedząc w kabinie, robimy manualnie. Jest to jest jakaś tam ogromna przepaść między zwykłą manualną skrzynią a tym hydrostatem i jeśli nauczyłeś się jeździć na manualnej skrzyni, to teraz wkurzasz się tym, jak to się dzieje. Właśnie podjechał do nas twój pracownik. Właśnie zobaczył to pana kamerzystę. Mówiłeś jeszcze, że masz te działki w różnych miejscach i nie zawsze jest płasko. Czy próbowałeś go już na tych miejscach, gdzie są podjazdy? Próbowałem, ale dopiero kiedy dociążyłem go, bo z przodu ten zderzak
jest słabym dociążeniem i jednak trzeba było go, żeby trochę nabrał trakcji, żeby był trochę stabilniejszy, trzeba było go dociążyć, więc ja dociążyłem go zalewając koła roztworem glikolu. Akurat glikol miałem, bo ja miałem fanaberia. Może raczej jest to droższe rozwiązanie, najczęściej stosuje się właśnie chlorek magnezu. Rozbierałem chłodnię jedną glikolową, więc został mi glikol, dlatego właśnie użyłem glikolu. I powiem tak, ciągnik jest zupełnie inny, zupełnie inna charakterystyka jazdy. Edward, powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na GoTrucka i czy łatwo ci było się do tego przekonać? Kuba, wiesz, poszedłem do gościa, co mi chciał sprzedać beczkę na paliwo. I zapytałem się, dlaczego malują ciągniki na niebiesko. On powiedział, że to jest takie zajebiste, takie chłopaki z Lechanic robią to. I tak sobie pomyślałem, mówię. I dopiero zacząłem oglądać, bo wiele razy widziałem na wystawach te niebieskie, ale nigdy jakoś tak nie zainteresowałem się. W ogóle mnie temat po prostu nie interesował. Bardziej mnie interesowały platformy samojezdne niż ciągniki autonomiczne. I tak się wydarzyło, że współpracownik, kolega, który mi tu pomaga w gospodarstwie dużo, no troszkę przez to zaczął mniej czasu mi poświęcać. No i zacząłem myśleć, że przydałby mi się jakiś pomocnik, taki no, większy etat niż ten. No i mówię, taki jeden Kubuś powiedział, że jest taki pomocnik. No i tak się dogadaliśmy i chyba za tydzień zadzwoniłem, mówię, to może byś mi to sprzedał. Może inaczej, temat autonomicznych pojazdów w Polsce jest na razie tematem, który, nie będę ukrywał, dopiero jest rozwijającym się. Każdy tego szuka informacji, każdy by chciał zobaczyć, jak to wygląda, ale zaryzykować i zacząć stosować u siebie, no nie jest wcale tak łatwo klienta przekonać. Dlatego każdy próbuje gdzieś dowiedzieć się. Fakt faktem, nie będziemy ukrywali, że w tej chwili na przykład dużo jest rozpoczętych projektów pod rolnictwo 4.0. Moja przygoda z GoTruckami to jest właśnie, też zaczęła się też od ciebie, że mówię, tak, to niech najpierw założą mi sterowanie, zobaczymy, co to za badziew. Się okazało, że to nie jest badziew, tylko jest zajebiste. Przywieźliśmy to, otworzyłem gębę i tak samo mówię, ja pierdziele, mówię, ty, to jest fajne. Coś nie głupiego. Jest wspomaganie te takie tutaj robione przez lokalnych tych, tylko to jest naprawdę zrobione profesjonalnie, super. I jak zobaczyłem to, popróbowałem to w czasie rwania, jak to rwie, no stwierdziłem, że no, jeśli zrobili takie sterowanie, tak to będzie na tym poziomie ta reszta, to ja to chcę. No i jest, nie zawiodłem się, nawet jest lepiej niż się spodziewałem. No. Jest z nami Marcin Janus z firmy GoTruck. Dzień dobry, witajcie. Marcin, powiedz taką drobną rzecz. Zabudowujecie tak naprawdę autonomię na różnego rodzaju ciągnikach, ale jeżeli macie swoją ofertę i chcecie proponować dedykowane, jeżeli ktoś nie ma traktora i dopiero wybiera, to jaki ciągnik wskazujecie, że najlepiej będzie się spisywał w tej autonomii? Najczęściej montujemy nasze systemy z ciągnikami Kubota, bo są bardzo do tego dobrze przygotowane. Ale to na rynku polskim czy ogólnie? Ogólnie. Ogólnie. Rynki generalnie są wschodzące i te, które są już dojrzałe, ale na wszystkich na tych rynkach widzimy coraz większe zainteresowanie traktorami Kubota. Może ty więcej powiesz, dlaczego tak jest, ale nam się dobrze pracuje z tą marką. Myślę, że to jest spowodowane kilkoma rzeczami. Kubota ma chyba w tej chwili najlepiej dopracowany napęd hydrostatyczny. Dwa, Kubota jest producentem ciągnika, gdzie rozpoczynają produkcję ciągnika od wytopu stali, czyli od samego początku. To nie jest składa, gdzie dużo elementów się zmienia, tylko jest to ciągnik praktycznie, jeżeli na przykład tutaj mamy model L1, to tak naprawdę większość rzeczy w tym ciągniku ma swoją historię sięgającą, powiedzmy, lat 80. Jest bardzo mało zmian konstrukcyjnych, przez co też myślę, że Wam jest o tyle prościej, że te modele zresztą są kompatybilne, bo czasami jak pytacie się o jakieś inne rynki, jak do tego modelu się przygotować, to zazwyczaj Ci mówię, że ten model, który u klienta ma powiedzmy już 20 parę lat, praktycznie w niezmienionej formie u mnie stoi. Tak, to prawda, to duża zaleta, bo zawsze możemy planować dosyć precyzyjnie instalacje na traktorach klientów. A powiedz mi, wy jeździcie na te instalacje, czy klient sobie to robi samemu? Jeżeli jest to zasięg Polski, to montaże odbywają się u nas, ale inne kraje, inne kontynenty obsługujemy wysyłkowo, także bardzo ważne dla nas jest pozyskanie dokładnych informacji technicznych, które będą niezmienne przez dłuższy czas.
Tak obrazowo mówiąc, na ciągniku jakbyś mógł pokazać, które elementy z zewnątrz do czego mniej więcej służą. Jak to działa? Podstawą jest traktor, na którym system będzie instalowany bądź jest zainstalowany. Głównym mózgiem operacji jest komputer, który znajduje się tutaj. Dzięki niemu wprowadzane są parametry na temat zabiegu, tak jak opryskiwanie, koszenie, ale też całe sterowanie traktorem, jego motoryką realizowane jest właśnie z poziomu komputera. Mamy też panel włączania, wyłączania. Jest wiele pytań od użytkowników, czy mogę normalnie użytkować traktor, jeżeli nie jeżdżę autonomicznie. Odpowiedź jest tak, oczywiście tak. Właśnie dzięki temu panelowi włącza się i wyłącza system bez konieczności rozłączania czegokolwiek. Także tym traktorem możemy wrócić do domu w bardzo prosty sposób. Tutaj mamy wspomniany moduł EHR, który odpowiada za podnoszenie i opuszczanie tylnych cięgieł. Ten moduł jest na wyposażeniu systemu AutoDrive. Można go też nabyć oddzielnie. Na dachu znajduje się system GPS, anten GPS, które komunikują się z systemem nawigacji pozwalającym do prowadzenia traktora. Z przodu mamy system kamer zabezpieczających bezpieczeństwo jazdy. Jest to kamera ODC, może być Line Assist. Oraz z przodu mamy również system bezpieczeństwa w postaci czujnika optycznego wykrywające przeszkody. Właśnie teraz słychać pikanie, które sygnalizuje wykrycie pana jako przeszkody. Jazda autonomiczna jest realizowana przez traktor, ale cóż by to było warte, gdyby nie realizowana była pewna praca. Traktor w tym przypadku podłączony jest do opryskiwacza, sterowanego całkowicie przez system GoTrack. Niebieski moduł na opryskiwaczu zbiera sygnały z czujnika prędkości, czujnika ciśnienia oraz wysyła sygnały sterujące do zaworów sekcyjnych i zaworu regulacyjnego. Przez co praca tego opryskiwacza jest precyzyjna. Zarówno z przodu, jak i z tyłu traktora przestrzeń badana jest pod kątem obrazu wideo i każdy system AutoDrive wyposażony jest w kamerę przednią i kamerę tylną, dzięki której użytkownik może obserwować, co dzieje się z przodu bądź z tyłu. Podczas zatrzymania traktora również robione są zdjęcia i wysyłane do użytkownika na aplikację mobilną. To jest widok aplikacji mobilnej, która jest dostępna dla każdego użytkownika obsługującego system AutoDrive. Na aplikacji widoczna jest mapa sadu na podkładzie Google Maps oraz trasa, którą traktor przejechał bądź którą ma przejechać. Podczas zabiegu pokazywane są parametry jazdy, takie jak prędkość, długość trasy, która już została przebyta bądź długość, która ma zostać przebyta, wydatek zdefiniowany, jak i po ilość cieczy, która została w cysternie. Wszystkie te dane są dostępne z aplikacji mobilnej GoTrack App. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, kiedy obejrzeliśmy Twój ciągnik, zobaczyliśmy, jak to pracuje w sadzie. Edward, powiedz tak szczerze, czy poleciłbyś takie rozwiązanie do sadu następnym klientom? Tak. Troszkę więcej? Tak bardzo. Wykazaliście się nie rozwijać. No problem jest definitywnie z pracownikami, z ludźmi. Uh-huh. W zasadzie nie ma możliwości wzięcia kogoś do oprysków. Coś takiego nie istnieje, pomoc sąsiedzka, musisz mieć pracowników, a poza tym były kiedyś nasze te przyjaciele, sojusznicy, którzy nam pracowali, pomagali, byli lepsi, gorsi, ale byli, a dzisiaj ich nie ma, więc w zasadzie nie mamy żadnej alternatywy. No chyba, że będziemy 22 godziny pracować. Powiedz mi, próbowałeś przeliczyć, w jakim mniej więcej czasie ten zakup Ci się zwróci, jeżeli chodzi o system autonomiczny? Nie liczyłem. Marcin, masz jakieś takie dane? Tak, w warunkach naszego kraju to jest maksymalnie 2 lata, gdzie musimy robić około 50 zabiegów rocznie, mówię tylko o samym opryskiwaniu. Jak dorzucimy do tego jeszcze funkcję zdalnego sterowania i pracy z platformą doczepianą, ten czas się skraca, dlatego rzeczywiście zwrot inwestycji jest bardzo szybki. Ja tu się zgadzam. Myślę, że akceptowalny. Więc dla mnie, ja uważam, że cena jest bardzo okej. Jest przyszłość, jest super,
I tutaj nie podlega żadnej dyskusji, czy to można powiedzieć, że tam reklama, nie. Mówię, mnie do tego tam życie trochę zmusiło, no powiedzmy, że mnie na to stać, żeby sobie pozwolić na tę ekstrakcję, ale mówię, jeśli troszkę się ułoży, to ja chcę drugiego. Ważne, że produkt sam się broni, tak jak mówisz. Reklama dźwignią handlu, ale to opinie użytkowników i ich zadowolenie jest najważniejsze. Są decydujące. Dlatego też, podsumowując dzisiejsze spotkanie, jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, zapraszam serdecznie do kontaktu z Marcinem, firma GoTrack, ewentualnie bezpośrednio ze mną, Agroma Grujec. Zapraszamy serdecznie.